Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać kolejny przykład wykorzystania modułu Factory Design Utility, który znajduje się standardowo w kolekcjach, czyli Product Design and Manufacturing Collection. No i co ten moduł Wam daje? No, pozwala Wam w szybki sposób budować layouty, czy przygotować jakieś oferty layoutowe dla Waszych ewentualnie klientów albo na Wasze potrzeby. Zobaczcie, załóżmy, że musimy zaprojektować stację transformatorową. Dostaliśmy jakiś plan, ogólny zarys terenu. Mamy obszar, w którym chcielibyśmy, żeby ta nasza stacja transformatorowa została wpasowana, więc może otwórzmy sobie ten podlayout w nowym oknie. Spróbujmy w jakiś sposób ten element, no tutaj zadbać o ten nasz layout. Na początek no, musimy skorzystać z jakiejś, zabezpieczyć teren. Przydałoby się mieć jakieś ogrodzenie. Standardowo program dostarczany jest z jakąś częścią różnego typu bibliotek. Między innymi znajdziecie w nich na przykład elementy typu zabezpieczenia w postaci ogrodzeń. Mam tutaj taki ciekawy jeden element biblioteczny, który pozwala Wam budować całe ciągi podobnych ze sobą elementów. Na przykład ogrodzenie składa się z różnego typu segmentów, więc jesteśmy w stanie zaznaczyć tylko, jakby zarezerwować przestrzeń, gdzie to ogrodzenie ma być później umieszczone. Poza korzystaniem z elementów standardowych, użytkownik ma możliwość też publikowania w tej bibliotece swoich własnych maszyn i urządzeń. Tak jak na przykład ja tu mam zdefiniowane kilka różnego typu elementów składowych tej stacji transformatorowej. Zobaczcie, jedno kliknięcie i tak naprawdę od razu z biblioteki jako użytkownik jestem w stanie takie elementy wstawić. Pracuję w tej chwili w layoutie 2D, ale zwróćcie uwagę, że te elementy, które tutaj mam, już mają jakby swoje dwie reprezentacje. Reprezentację 2D oraz reprezentację 3D. W każdej chwili użytkownik, jeżeli nie wie, co to za element jest, ikonka jest za mała dla niego, może dowolny taki element po prostu wziąć, przybliżyć sobie, obejrzeć, jak on wygląda po prostu, no i zdecydować, czy to jest ten element, którego chce korzystać, czy nie. Jak pewnie widzicie, że domyślacie się, skoro mam biblioteki w dwóch formatach, 2D i 3D, możemy w bardzo łatwy sposób ten layout przekształcić też w layout trójwymiarowy. Zobaczcie, jedno kliknięcie i program w tym momencie przystępuje do synchronizacji tego naszego layoutu w layoutie 3D inwentorowym. Widzimy, pierwsze elementy się pojawiają, no i widzimy też, że program w tym momencie wstawia na nasze ogrodzenie, na tą naszą linię, która rezerwowała tą całą przestrzeń, po prostu modele trójwymiarowe, starając się dopasować tak długości segmentów tego ogrodzenia, żeby ono automatycznie było dopasowane do po prostu tej linii, która wyznacza po prostu zarys ogrodzenia. I po chwili zobaczcie, mamy już layout utworzony. Możemy dokładnie zobaczyć, jakie elementy zostały tutaj wstawione. No i zadbać o odpowiedni sposób tutaj dalsze elementy tej stacji transformatorowej. No jak widzicie, została ona wstawiona. Mamy ogrodzenie piękne, które z jednej strony, no, jeżeli przyjrzymy się dokładnie, jest to chyba troszeczkę za niskie, jeśli chodzi o potrzeby bezpieczeństwa. Zresztą, jeżeli klikniemy na dowolny element, zobaczcie, możemy wejść w jego właściwości. Widzimy, że wysokość takiego ogrodzenia ma w tej chwili jest około 1,5 metra. Tak naprawdę 2,20 m by było lepszym rozwiązaniem. Zobaczcie, co robię. Uaktualniam tylko wysokość jednego ogrodzenia i nie martwię się o inne elementy. Inne elementy po chwili, przez to, że są połączone ze sobą specjalnymi punktami połączeniowymi, przekazują między sobą informacje o rozmiarze i zostanie po chwili uaktualniony wysokość tego ogrodzenia do nowej wartości. I zobaczcie, mamy już ogrodzenie uaktualnione, ale widzicie, ogrodzenie jest w pełni zamknięte, czyli skutecznie też zabezpiecza przed wstępem kogokolwiek na ten teren, a my wiemy, że tak naprawdę tutaj serwis będzie musiał się w jakiś sposób dostać, więc możemy jeden z segmentów tego ogrodzenia usunąć i być może wstawić kolejny jakiś element biblioteczny, jak chociażby taką oto, zobaczcie, mamy bramę przesuwną, którą mogę wstawić w nasz model. No, możemy też dobrać jej odpowiednio automatycznie, ręcznie chociażby jej rozmiary, na przykład szerokość. Być może chcielibyśmy, żeby bramka była domyślnie zamknięta, więc możemy ją zasunąć. Możemy też tak naprawdę wykorzystywać dodatkowe elementy biblioteczne do opisania naszego modelu. Zobaczcie, mam tutaj taką tabliczkę z ostrzeżeniem wysokie napięcie. Domyślnie ona chce się umieścić na podłodze, czy na podłożu zero, ale mamy też możliwość, zobaczcie, włączenia takich osnapów, jak chociażby osnapy powierzchniowe, które spowodują, że program pozwoli nam też przyczepiać nasze elementy biblioteczne do dowolnej wskazanej powierzchni, czyli tak naprawdę nie musimy już, nie są respektowane jak gdyby
podłoga jako punkt odniesienia, ale wskazana powierzchnia jest w tym momencie tym punktem odniesienia dla danego elementu bibliotecznego. No i w ten sposób, zobaczcie, udało mi się wstawić po prostu ostrzeżenie o niebezpieczeństwie postaci wysokiego napięcia w tej za naszym ogrodzeniem. Zobaczcie, mam w tym momencie dostęp już zapewniony, więc przydałoby się jeszcze w jakiś sposób zapewnić dostęp, czy powiedzmy dobudować brakujące części tej stacji transformatorowej. Będziemy potrzebowali konstrukcji składającą się z kilku kratownic. Zobaczcie, takich masztów kratowych, zobaczcie, wstawiam taki element z biblioteki, no, gdzieś w tym miejscu na początek. Następnie chciałbym, żeby ten element też miał odpowiedni rozmiar, tak? Czyli na przykład szerokość 500, chcielibyśmy, żeby był większy, więc wybierzemy opcję 750. Po aktualizacji, zobaczcie, szybko element zostaje uaktualniony. No, maszt powinien być w jakiś sposób no, utwierdzony do ziemi, do podłoża, najlepiej zapewnić dla niego odpowiedni fundament. Więc mamy też element bioteczny, który symbolizuje nam fundament. Maszt będzie znów wyższy, więc zobaczcie. Zbliżam punkty przyłączeniowe i zobaczcie, że no, elementy nie pasują do siebie, ale zwróćcie uwagę znowu, że tak jak było z ogrodzeniem, tak samo jest w przypadku tym. Po prostu przez punkt połączeniowy przekazywany jest rozmiar, więc nowy element automatycznie dostosowuje swoją wielkość do dołączonego elementu. Ten drugi maszt jest za wysoki, więc możemy zmienić jego typ na trochę niższą wersję. Wybieram z menu odpowiedni parametr i mam nowszą, no, już niższy element. Na koniec system bezpieczeństwa, czyli sygnalizacja oświetleniowa sygnalizująca, że mamy do czynienia z wysokim elementem, możemy na szczycie takiego elementu ją umieścić. No, brakuje nam jeszcze kilku elementów, więc spróbujemy może wstawić takie oto elementy łączące ze sobą nasz kolejny element z słupy tej naszej konstrukcji kratowej. No i przydałoby się w tym momencie te elementy powielić. Jakie najlepiej powielić? No, najlepiej tak naprawdę korzystając chociażby z takich narzędzi jak szyk, gdzie tak naprawdę możemy wskazać, zobaczcie sobie w tym momencie, kolejne elementy składowe, określić kierunek, w którym będą elementy definiowane. W jedną stronę będziemy mieli 4 elementy, w drugą stronę będziemy mieli tylko 2 elementy. Odległość między nimi też odpowiednio możemy ustawić. No i zobaczcie, mam po chwili już zarys czy plan tego naszego tutaj layoutu zdefiniowany. Klikam OK, no i szyk został zdefiniowany. No ale widzicie, ten szyk w tym momencie no, jest troszkę za duży. Gdybym chciał usuwać elementy, to widzicie, że program cały czas widzi to jako jeden obiekt. A nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, że no, w szyku, w inwentorze oczywiście możemy pewne elementy zrobić niezależne. Tak w tym przypadku, zobaczcie, uniezależnię elementy, czy jakby wyjmę je z szyku, przez to, że teraz na przykład usunę szyk, który mam w tej chwili zdefiniowany, no, skończę po prostu z całą masą elementów są połączonych, co pozwoli mi dosyć szybko i sprawnie po prostu usunąć nadmiarowe elementy tej naszej konstrukcji, którą w tej chwili zdefiniowaliśmy. Zobaczcie, konstrukcja została już zrobiona. Oczywiście brakuje nam tu jeszcze kilku elementów wykończeniowych, tak w tym przypadku takie elementy tutaj zamykające, tutaj łączące nasze elementy, więc mogę, zobaczcie, dosyć szybko i sprawnie dobudować brakujące komponenty dla naszych elementów. Zarówno w jednym miejscu, jak i w drugim miejscu mamy ten element. No i moglibyśmy tak naprawdę kontynuować tutaj po całym, dookoła całego naszego elementu, ale no, bez sensu jest, znaczy, nie będę was w tym momencie jakby tą żmudną pracą jakby zajmował waszej uwagi. Spróbujmy zatem zdefiniować, no, zobaczyć, co by się stało, gdybyśmy chcieli wrócić do layoutu 2D. Zobaczcie, każdy taki layout, który mamy w 3D, możemy też tak samo, jak zrobiliśmy na początku, synchronizowaliśmy go z 3D, możemy go synchronizować też z layoutem 2D AutoCAD-owym. Program w tym momencie wszystkie elementy odpowiednio przebudowuje i buduje z nich po prostu layout, który możemy następnie bardzo szybko otworzyć po prostu bezpośrednio tutaj zobaczcie, w AutoCADzie i mamy ten nasz layout już zdefiniowany. Jeżeli ktoś woli, może oczywiście, zobaczcie, pracować na layoutie 2D. Na przykład chcielibyśmy tutaj wstawić układ transformatora, wstawić jakiś transformator. Być może w tym miejscu go wstawimy, umieścimy go może może tutaj, dobrze. Spróbujmy może go przesunąć jeszcze kawałek w inne miejsce. Zachowuje się, jak widzicie, jak zwykły blok
autokadowy taki transformator, czy taki obiekt i mamy go mamy gdzieś go w tym miejscu umieszczone. Być może będziemy potrzebowali jeszcze kilku elementów tutaj w tym naszym układzie. Spróbujmy może umieścić takie elementy wspornikowe gdzieś na naszym layoutie. Może w tym miejscu spróbujmy jeszcze troszeczkę je przesunąć. Mamy element, który mogę przesunąć gdzieś w to miejsce. Ten może jeszcze sobie spokojnie przesuniemy. Jeżeli ktoś zna AutoCAD-a, może twierdzić, że szybciej mu rozmieszcza się takie elementy na layoutie AutoCAD-owym 2D. No i zobaczcie, layout możemy zarówno hybrydowo obsługiwać czy budować w przestrzeni 2D, jak i też w przestrzeni 3D. Zobaczcie, każda zmiana, którą robimy, automatycznie przez program jest tutaj po chwili odnotowywana i w odpowiedni sposób pozwala Wam na zdefiniowanie po prostu czy pracę w środowisku 2D lub 3D, w zależności od tego, które środowisko bardziej preferujecie dla swoich celów. No i zobaczcie, po chwili mamy elementy już umieszczone, layout zostaje odświeżony, uaktualniony. No i w ten sposób, jak widzicie, mamy layout po raz kolejny umieszczony, czy utworzony w naszym układzie. Spróbujmy jeszcze tylko ewentualnie może zmienić wysokość tych elementów. Załóżmy, że chcielibyśmy, żeby były, nie wiem, miały tutaj wysokość chociażby może 4 metrów, jeżeli taką mamy potrzebę w naszym układzie. No, załóżmy, że tak. No i zobaczcie, w ten sposób powstaje layout bardzo szybko, sprawnie naszego po prostu tej stacji transformatorowej, którą możemy na przykład wykorzystać w ofertowaniu. Kolejnym krokiem mogłoby chociażby być dorysowanie w naszym układzie symboliczne chociażby kabli elektrycznych czy przewodów elektrycznych, które będą tutaj dochodziły. Jak to możemy zrobić? No, możemy chociażby skorzystać z biblioteki, powiedzmy z narzędzi do tworzenia przewodów i wiązek i przewodów. Zobaczcie, możemy skorzystać z funkcji tworzenia przewodów, powiedzieć, że, okay, że chcielibyśmy, żeby przewód pierwszy biegł od tego izolatora na transformatorze tutaj do ostatniego punktu w naszym układzie. W podobny sposób weźmiemy sobie drugi izolator na transformatorze do drugiego tutaj na słupie izolatora i na końcu spróbujmy poprowadzić jeszcze być może tutaj ten punkt w tym miejscu. Zobaczcie, zostały trzy punkty postawione, no ale idą linią prostą. W każdej chwili oczywiście użytkownik ma możliwość dodania do przewodów własnego punktu. Możemy taki punkt dodawać do dowolnego tutaj przewodu, który mamy zdefiniowany, czyli znowu weźmiemy sobie damy punkt jeszcze do tego elementu i jeszcze jeden punkt dodajmy do tego przewodu trzeciego. Dzięki temu będziemy w stanie za chwileczkę te punkty ewentualnie przymocować bliżej do tego środkowego punktu podparcia, powiedzmy tego masztu, przez który przechodzą te przewody. W jaki sposób to robimy? No zobaczcie, możemy tak naprawdę obrać opcję Redefine Point i wskażemy po prostu nowy punkt gdzieś tutaj na naszym izolatorze, na przykład w tym miejscu, już mamy punkt przedefiniowany. Podobnie możemy zrobić dla przewodu drugiego, wybrać opcję Redefine Point, przybliżyć się gdzieś tutaj do tego punktu w pobliżu i mamy punkt zdefiniowany. No i na koniec oczywiście jeszcze jeden punkt, redefine, czy przedefiniuj jego położenie i za chwileczkę będziemy w stanie tutaj też wskazać jakiś punkt, przez który on będzie przechodził. No dobrze, mamy już w tym momencie, zobaczcie, przewody pociągnięte, ale zwróćcie uwagę, że te przewody w tym momencie są wyświetlane tylko jako linią pełne elementy. Możemy, zobaczcie, zamienić je też w tryb wyświetla jako punkty cieniowane. W ten sposób powstaną nam takie cieniutkie rurki trójwymiarowe, które będą tak naprawdę służyły nam za nasz przewód. Dzięki czemu, zobaczcie, jeżeli teraz na przykład wejdziemy sobie z trybu edycji przewodów, te przewody tutaj są, widzicie, wrysowane i byśmy chcieli wrócić chociażby do AutoCAD-a, to dzięki temu
te nasze przewody zostaną też automatycznie odwzorowane na layoucie 2D, no, co może być pełnym uzupełnieniem, powiedzmy, szczegółowości dokumentacji, którą musimy przygotować właśnie dla takich właśnie tutaj połączeń, które będą dochodziły do naszego systemu. Jeżeli teraz otworzymy w AutoCADzie, to zobaczcie, że mam tutaj layout z przewodami odpowiednio poprowadzonymi, więc mam tą informację też uchwyconą. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować znowuż tą technologią Factor Design Utility, która domyślnie jest stosowana do tworzenia różnego typu layoutów maszyn i urządzeń, czy powiedzmy linii technologicznych, ale może być dzięki tej swojej uniwersalności punktom przełączeniowym wykorzystywana w wielu miejscach, tam gdzie macie tak naprawdę modułowe systemy, w których musicie składać jak z klocków Wasze projekty, czy ewentualnie przygotować oferty. Znacznie to przyspiesza pracę, no i pozwala Wam szybciej po prostu odpowiadać na zapytania ofertowe. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.